Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Zbiedny i zapraszam was na pierwszy odcinek z Battlefielda pierwszego. To jest tryb dominacja, czyli coś na zasadzie jak w Battlefieldzie trzecim, gdzie mamy trzy punkty, bardzo blisko siebie. Przejmujemy je bardzo szybko. I tak to wygląda, w międzyczasie zabijamy się po prostu z przeciwnikami. Broń, jaką używam, nie wiem jak przeczytać nazwę tej broni, jestem tak czy siak tutaj medykiem. Medyk jest fajną klasą. Ma ciekawy zestaw broni. Takie półautomatyczne, bardzo mi się podoba. Wynik jaki tutaj osiągnę, nie jest on jakiś zajebisty wysoki. No cóż, nie szło mi. Po prostu mi nie szło jeszcze wtedy. Na tak bardzo małych przestrzeniach, jak na przykład w szturmie. Tutaj oczywiście mam na myśli tryby gry. Szturm, dominacja, team deathmatch. W ogóle mi nie szło. Aczkolwiek teraz zupełnie inaczej. Mam już nagrany kolejny odcinek, 10-minutowy, tylko że będę musiał wymyślić temat komentarza pod ten film. Bo to jednak nie jest takie proste. No to co? Na moim kanale będzie bardzo dużo. Na moim kanale będzie bardzo dużo BF-a pierwszego. Tak, tak postawiłem. Również BF-a trzeciego też od czasu do czasu wrzucę, bo jakoś tam ostatnio grałem na podboju 64 graczy. I powiem wam, że zajebiście im poszło. I to jeszcze grałem snajperem z tłumikiem dźwięku. Z celownikiem. Kolimatorem. Z kolimatorem. I świetnie poszło, miałem wtedy chyba 40 do 7, 8. Mówię, wow, jestem zajebisty. No dobra, także postanowiłem, że Battlefield 1 będzie główną grą na moim kanale. Jak dobrze wiecie, Lola już nie będę nagrywał z Lolem, już skończyłem. Fajnie się grało przez 5-6 lat. Przegrałem w Lola, wygrałem, kappa. W Lola jakieś od 4 do 5 tysięcy godzin. To jest naprawdę dużo. Przejebałem na Lola jakieś od 1000 do 1500 złotych. Własnych pieniędzy, wydane na grę, tak. Także nie, jednak LOL to LOL. Tym bardziej w BF-ie czy w innych FPS-ach możecie sobie dołączyć do gry i być w miarę okej. Może wam nawet uda się pociągnąć jakiś ciekawy wynik. A w LOL trzeba grać, ćwiczyć, trzeba być aktualnym, bo aktualizacja co chwilę coś zmienia, co chwilę coś daje i tak dalej, i tak dalej. Więc no LOL, nie mam już czasu i chęci już grać, bo szczerze powiedziawszy, po prostu nie mam już czasu i chęci grać w LOL-a. Wolę pograć sobie w gry, które nie wymagają tak dużo zaangażowania. Tym bardziej, że no cóż, jakoś rękę do mnie nie szły. Pewnie dlatego, że przestałem, po prostu gdy już wbiłem diament, bo diaksa wbiłem w miesiąc bodajże w sezonie piątym, bo teraz mam szóstym. Więc diaksa wbiłem w miesiąc, a potem już sam normalnie grałem ze znajomymi, którzy no mieli niski poziom, tak? To wszystko. Po prostu no daleko im było do diamentu i ja wydaje mi się, że się opuściłem. No i tak to wygląda, dlatego też BF będzie na moim kanale przede wszystkim. Tak powiedziałem, koniec Lola. Jaką grę byście chcieli w ogóle zobaczyć oprócz BF-a? Ja zastanawiam się na Tomb Raider, czyli grabieżca grobów. Zastanawiam się na Dishonored 2, bo jedynkę grałem, fajna, naprawdę fajna, podobała mi się. Nie wiem co tam jeszcze, może jakieś wyścigówka, może Project Cars. Dużo z gier, także co myślę, spełnienie kupić sobie jakąś nową grę. Nawet jeżeli to będzie jakaś gra, która właśnie w tym miesiącu będzie miała premierę, jak w tym wypadku Dishonored. Albo gra jak Tomb Raider, która wyszła na pewno na konsolę, potem na PC-ty, tak z rocznym opóźnieniem. I tak to będzie wyglądać, więc po prostu pytanie do was, jaką grę chcielibyście zobaczyć na moim kanale? Oczywiście ktoś tam pisał FIFA. Nie, ja FIFA nie lubię, ludzie, ja FIFA grałem ze znajomymi, a z braćmi nawet, ale to wtedy, kiedy miałem te 13-14 lat. A i graliśmy tak naprawdę tylko jeden na klawiaturze, drugi na padzie. Na jednym komputerze, na jednym monitorze. I tak lubiłem sobie pograć w FIFA. Nigdy nie grałem jakoś przez sieć. A nigdy mnie to nie interesowało. Nie chciałem się, po prostu mi się nie chciało. No FIFA mnie nie kręci. Szczerze powiedziawszy, chyba że grałem ze znajomymi, to spoko. To jak najbardziej, fajnie pograć w ogóle i w szczególe. Ale żeby, nie wiem, samemu, przez neta. Potem jakieś tam FIFA Ultimate, te karty się zbiera, coś się w ogóle, nie, to jest... Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ja mam czas na takie rzeczy właśnie jak Battlefield. Na takie rzeczy jak właśnie Tomb Raider, gdzie sobie przejdę z punktu A do punktu B. Przejdę grę fajnie, pięknie, elegancko. W BF-ie jest mapa, wchodzę, wybieram sobie broń, gram i napierdalam. Nie przejmuję się tym, żeby być dobrym, bo muszę to ćwiczyć, tamto ćwiczyć.
Nie, tu po prostu wchodzę i gram. Właśnie takie gry ja potrzebuję. Właśnie takich gier ja potrzebuję. Mega, mega, mega. Także tak to wygląda. Ogólnie będą u mnie duże zmiany na kanale. Przede wszystkim jedną wielką zmianą jest właśnie koniec tego Lola, koniec League of Legends. No cóż, no tak to bywa. Konto oczywiście ja już sprzedaję, że tak powiem. Pozbywam się go. To konto już mi nie będzie potrzebne, a szkoda, żeby zalegało na moim kanale, na moim kompie, przy mnie. I tyle, i tyle. W ogóle tam miałem 60, ponad 60, od 60 do 70 skinów. Miałem ponad 2000 rozegranych meczy normali, wygranych, z czego po mniej więcej kolejne 2000 przegrane, czyli około 4000 meczów rozegrałem w samym LoLu, w samych grach normalnych. Do tego dołóżmy jeszcze rankedy z, nie wiem, 300-400 wygranych, 300-400 po prostu przegranych. No to już jest naprawdę ładna cyfra, ładna liczba nam się pokazuje, prawda? No to tak 4-5 tysięcy w samego LoLa przegrałem. I ja nie uważam, jako że to byłby czas stracony, no bo dzięki właśnie Lidze Legend zdobyłem widownię jakąś. Tak, i teraz oczywiście daleko mi do tych czołowych youtuberów. W sumie nawet do nich nie dążę. No ale daleko mi do nich i co chcę powiedzieć, po prostu mogę zacząć się trochę bawić kanałem, zmieniać kanał, zrobić coś innego, może go rozwijać w jakiś sposób. Tak, przestałem rozwijać kanał, gdy no byłem z Maliną, byłem. To jest dobre słowo, bo już z nią po prostu nie jestem. Także tak to wygląda, tak to wygląda i to będzie teraz zupełnie inaczej. Okej, dobra, zwycięstwo, więc pytanie do was, jaką grę chcielibyście zobaczyć. BFA będzie na pewno więcej i koniec League of Legends. Mój kanał się zmienia. Dobrycka, więc cóż, to by było na tyle. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos!